Cześć, witam Cię w kolejnym cyklu nagrań Wyzwanie, co byś zrobił gdyby? I 2 tygodnie temu zadałem Ci takie pytanie. Co byście zrobili, gdyby Wasz partner okazywał Wam zdecydowanie za dużo zazdrości bezpodstawnie? Podejrzewa Was o zdrady, próbuje kontrolować, w jakikolwiek sposób po prostu pokazuje Wam zazdrość. Jak się w takiej sytuacji zachować? Co zrobić, żeby ograniczyć to występowanie zazdrości u partnera? Na początku, jak zwykle, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które zostawiliście i tym razem byliście bardzo trafni w ocenianiu tego, co powinniście zrobić. I pierwszą taką najcenniejszą radą, która padała w komentarzach, było to, żeby pokazywać jak najwięcej ciepła i miłości tej drugiej osobie, bo to sprawi, że ona będzie się czuła dużo bardziej bezpiecznie i to rzeczywiście jest prawda. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, które w takiej sytuacji możecie robić. Przy czym ja też dodam od siebie, że warto dać sobie trochę czasu. Jeśli ktoś był kiedyś skrzywdzony, ktoś był kiedyś zdradzony i przez to, jakie miał doświadczenie życiowe, jest trochę nieufny i trochę zazdrosny, musi minąć trochę czasu, kiedy ta osoba zacznie czuć to ciepło od Was i ta zazdrość stopniowo faktycznie powinna opadać, nawet jeśli od razu tego efektu nie zaobserwujecie. Drugą rzeczą, którą chciałbym zaznaczyć w tym temacie, jest skupienie się nie na tym, żeby Twój partner okazywał jak najmniej zazdrości, ale też żeby się czuł jak najmniej zazdrosny. To trochę przeczy innym radom, które padały pod Waszymi komentarzami, które brzmiały mniej więcej tak, że jak nie przestaniesz być zazdrosny, to się rozejdziemy, to faktycznie Cię zdradzę i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że coś takiego tak naprawdę może działać przeciwnie. Może pokazywać, że w każdej chwili możecie odejść, a skoro w każdej chwili możecie odejść, to w każdej chwili też możecie kogoś zdradzić, więc tak to nie działa. To będzie sprawiało, że ten partner będzie się czuł coraz gorzej i coraz więcej zazdrości może faktycznie okazywać. Żeby jeszcze pełniej podejść do tego problemu, zwróćmy uwagę na to, że zazdrość bardzo często bierze się z tego, że Twój partner nie jest na tyle pewny siebie. Nawet nie chodzi o to, że Ty pokazujesz, dajesz mu jakieś powody do zazdrości, ale on sam ze sobą czuje, że nie zasługuje na Ciebie i ma problemy z tą pewnością siebie, więc to nie tylko to, co Ty robisz, ma wpływ, ale też to, co on robi, jak on się czuje, ma wpływ na to, jak dużo zazdrości Ci okazuje, jak bardzo zazdrosny w ogóle jest. Dlatego to, co Ty możesz zrobić, to zachęcić go, żeby zdobywał wiedzę na temat tego, jak tą pewność siebie zdobywać. I oczywiście to jest bardzo delikatny temat i zwłaszcza jeżeli on już nie jest pewny siebie, to trzeba podejść do tego z dużą życzliwością, z dużym spokojem, coś ewentualnie delikatnie mu sugerować, ale jeśli faktycznie zachęcicie go, żeby zdobywał jakąkolwiek wiedzę na ten temat, to z czasem powinno być lepiej. I tutaj oczywiście bardzo polecam swój kurs świadomości i głębokiej pewności siebie, który po przerobieniu może bardzo dużo temu partnerowi uświadomić. I jednocześnie pamiętajcie też o tym, że czasami możecie trafić na przypadek bardzo trudny, któremu nie jest łatwo pomóc i któremu możecie poświęcić za dużo swojego czasu i energii, a tak naprawdę efekty będą mizerne. Więc jeśli widzicie, że robicie wszystko co w Waszej mocy, żeby tamta osoba nie była zazdrosna, ale nie przynosi to przez dłuższy czas żadnego efektu, no to zastanówcie się, czy rzeczywiście warto być taką osobą, bo bardzo często będzie to po prostu niemożliwe. Są ludzie, którzy niestety nie nadają się do życia w związku, albo przynajmniej przez długi czas jeszcze nie będą się nadawali, więc w takiej sytuacji lepiej będzie być może ewakuować się z takiej relacji i po prostu ją zakończyć i znaleźć sobie osobę, która takich problemów nie ma, bo na dłuższą metę to jest jedna z najczęstszych przyczyn tego, że lądujecie w toksycznym związku i marnujecie swój czas. I to wszystko na ten temat, ale teraz mam dla Was pytanie, na które odpowiem dopiero za 2 tygodnie. Was zachęcam do tego, żebyście już teraz napisali swoje odpowiedzi. Wyobraźcie sobie, że jesteście w związku, który jest całkiem w porządku. Dobrze się dogadujecie ze swoim partnerem. Czujecie, że on Was kocha i angażuje się w Waszą relację, ale jednocześnie widzicie, że on często spotyka się ze swoją byłą dziewczyną albo ze swoim byłym chłopakiem. I nie podoba Wam się to. Czujecie, że może coś z tego wyjść nie tak, że może tam wkradać się jakiś flirt między nimi. Rozmawiacie z nim na ten temat, ale nie przynosi to zbyt dużych efektów. Co w takiej sytuacji można zrobić? Napiszcie mi Wasze propozycje działania w komentarzu pod tym filmem.
a ja za 2 tygodnie wypowiem się na ten temat bardzo obszernie. I to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Robert Marchel.